wszystkich. Dzisiaj nowy eksperyment malarski. Pod obrazie wymiary 20 na 20 cm pomalowałam warstwą farby podkładowej białej. I na suchą powierzchnię będziemy wylewać farby przy użyciu takiej ramki i zobaczymy, co z tego wyniknie. Farby mam w kolorach biała, fioletowa, czerwona, żółta i taka grafitowa. I tak, farby są zmieszane z wodą, spuring medium i dodałam też w sprayu oleju silikonowego, takiego przeznaczonego do samochodów. Zobaczymy, jaki z tego wyjdzie efekt. Jeszcze zamieszam troszkę te farby sobie. I nie wiem, od jakiego koloru zacznę. Chyba od tego ciemnego, może grafitu. I nie będę wylewać tak warstwami. I potem podniosę ramkę. Zostawmy tą czerwień. Białą. O. Zatopiła nam się ramka. Może jeszcze czerwonego. Biała. Zatraciły nam się ramki, a miało być lane po kwadracie. Ale to nic. Co wyjdzie, to wyjdzie. Zobaczymy. Teraz może żółt znowu. Czerwień. Biała. I fiolet. Teraz spróbuję tą ramkę wyciągnąć.
nóżek. Brzegi dokończymy. I mamy taką kompozycję. Kwadracik się gdzieś zatracił, ale to nic. Zobaczymy, czy nam się wytworzą jakieś pęcherzyki, ale widzę, że już nam się tworzą. Pod wpływem palnika. No i mamy gotowy obraz. Jeśli się podobało, proszę o polubienia i komentarze. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, buziaczki.